Gdzie ja jestem? Taśka. Pamiętam, że wypowiadałam czar giga zagłady. Gdzie jest Gauri? I reszta? Skąd się wzięły te ciuchy? Co tu się dzieje? Świat zwariował. Szaleństwo. Wyspa cudów. Za wysokie te obcasy. Jak ja mam w tym chodzić? Zaraz się przewrócę. Mówię sama do siebie, to zły znak. Czuję się bardzo samotna. Chwileczkę. Ktoś musiał zabrać moje rzeczy i ubrać mnie w ten strój. Ktoś miał przyglądać się nagiej dziewczynie. Oddajcie moje ciuchy. Muszę zebrać myśli. Trzeba odnaleźć Gauriego i pozostałych. Którędy mam iść? A to co? Przydałyby się jakieś wskazówki. Dokąd idziecie? Odpowiedz na pytanie. Gdzie ja jestem? Chyba nie rozumie, co mówię. O co chodzi? Przeszkadzasz nam maszerować. Co wy wyprawiacie? Witaj w labiryncie wymiarów. Kto to? Wygląda jak różowa świnka. Jest pewien sposób na sprawdzenie, czy to nie sen. Nazywam się Prosiak. Jestem przewodnikiem wędrującym pomiędzy światami. Chodź, oprowadzę cię. Dzięki, nie skorzystam. Chwileczkę. Co się dzieje? Dlaczego trafiłam właśnie tutaj? Nie powiedziałem ci? Ten labirynt jest miejscem, gdzie łączą się różne wymiary. Żal mi tego biedaka, najwyraźniej postradał zmysły. Do którego chcesz iść świata? Mój pan nakazał mi oprowadzać wszystkich gości. Wybacz, nie mam czasu na wygłupy. Muszę odnaleźć swoich przyjaciół. Do zobaczenia innym razem. Co tu się wyprawia? Co się dzieje? Nie opieraj się. Nie zmienisz swego przeznaczenia. Zatrzymaj koło. Na razie. Gdzie skończy się ta szaleńcza jazda?
niespodzianka. Przygotowano dla mnie pysznego kurczaka. Poczęstuję się. Nie muszę się z nikim dzielić. Do dzieła. Mogłabyś nie rzuć moich piersi? Gdzie się podziały twoje maniery? Nie potrafisz posługiwać się nożem i widelcem? Słuszna uwaga. Przygotowaliśmy tę wspaniałą ucztę, a ona wszystko popsuła. Rzeczywiście. Twoje nieskazitelne maniery mogłyby posłużyć za wzór, panie prosiak. Obiadowanie z tobą to czysta przyjemność. Przepraszam, wolę, gdy mój posiłek ze mną nie rozmawia. Poczekaj, zaprowadzę cię. Chyba żartujesz. Dziękuję za grę w ruletkę. Co się dzieje? Zdaje się, że zmysły mi się pomieszały. Co teraz? Nie będę paradować w tym stroju. Nigdzie w tym nie pójdę. Naprawdę oszalałam. Chyba powinnam zatańczyć. Może wyląduję gdzieś indziej. Tańczę. Patrzcie na mnie. Tańczę tak jak wy. Nieważne, kiedy się skończy taniec. To ty, Gauri? Chodźcie, zaszalejemy. Prosiak, tańczmy. Zaczynam rozumieć. Co to za świat? Oferowałem ci swoje usługi. To miejsce zawieszone między światami. Labirynt wymiarów. Pozwól, że opowiem ci pewną historię. Pewnego razu był sobie demon, który chciał zniszczyć świat. Ale znaleźli się śmiałkowie, którzy go ocalili. Sugerujesz, że... toczyli walkę na śmierć i życie. Doprowadziła ona do zachwiania równowagi między wymiarami. I w ten sposób powstał ten szalony świat. Teraz rozumiesz? Bądź szczery, dokąd chcesz mnie zabrać? Wszędzie, gdzie sobie zażyczysz. Zatem dokąd? A jak myślisz? Tylko nie to. Przeszkadzasz nam w tańcu. Mam tego dosyć. Przestańcie. To niestosowne. Niestosowne są twoje słowa. Posłuchaj, ty... Ty... Kiedyś każdy tu trafi. Skąd pochodzi człowiek i dokąd zmierza?